A oto kolejny odcinek Zagrajmy Morrowind. Straszna burza jest, ogólnie zaczynamy dzisiaj tak klimatycznie bardzo. Pada deszcz, burza, ogólnie jesteśmy na bagnach. Za jakiś czas słychać takie dziwne dźwięki, takie... O, takie uderzenia jakby. Wiecie co to jest? Teraz znowu było słychać. I takie piski jakby. Zagadka dla was, co to za dziwne dźwięki? A ja od razu podaję rozwiązanie, to jest... No właśnie on. Pendrak się tutaj czai. Pewnie próbuje znaleźć schronienie przed deszczem, tak jak ja. No tu byśmy się mogli schować w jaskini, ale to za chwilkę. O, tam jest skała Kartaga. Banda orków rzeźbi posąg Bełgia. Próbują go wykuć. Mam nadzieję, że nie spadną z tych rusztowań, zwłaszcza, że to zaraz wszystko będzie mokre i śliskie tam. No, skrzekacz też chyba, zobaczcie, się schował pod drzewem. Nie będziemy tutaj dłużej stać. Tutaj jest Ilunibi, szczątki świętego, wysłużone drzwi do jaskini. A w tej jaskini znajduje się ponoć baza szóstego rodu. No, ostatnio sporo o tym szóstym rodzie się dowiadywaliśmy na polecenie Kajusa Kosadesa. No i dzisiaj mamy za zadanie rozpracować ten szósty lud. Dokładnie będziemy musieli znaleźć i pokonać Dagota Daresa. On jest niby tutaj chyba przywódcą tego szóstego rodu, przynajmniej w tym miejscu. A poza tym kilka osób, dwie, czy nawet trzy osoby pisały mi, że tutaj znajdują się dwa artefakty. No postaram się ich nie przegapić, jakoś je znaleźć. Chociaż mam wrażenie, że te jaskinie będą bardzo rozległe, skoro umieścili tutaj aż dwa artefakty. No ale zobaczymy. No postaram się je znaleźć. Nie mam pojęcia, gdzie one mogą być. Czy ja mam wszystko założone, co powinienem mieć założone? Pierścień Marary, Denstagmera, jest śliniaczek Procka, bo tu już widzę, że chodzenie po wodzie się przyda. No i dobra, mówicie, że tutaj są dwa artefakty gdzieś. Teraz ja muszę je znaleźć. No będę się starał rozglądać bardzo dokładnie. Lewitację mamy jakby co? O, sztylet naładowany w połowie, także jakby co, to będę mógł sobie polewitować. Czy artefakt może być na dnie gdzieś tutaj? Chyba nie, co? Chyba bym go dostrzegł. Coś tam jest, miksturka jakaś. A wiecie co, zanurkujemy sobie, a co tam? Nie pali się. Możemy sobie pomalutku tę jaskinię przeszukać. Klasyczna premia do many. Nie bardzo. Odnowienie many jakby było, to może bym się skusił. Nie, poza tym to nic tutaj takiego nie widzę. No zaraz tutaj... Wiecie, jak się pływa pod wodą, to nie za dobrze to wszystko czasami widać, ale... Ale nie, raczej nic tutaj nie przegapiłem. Dobra, załóżmy śliniaczek Procka z powrotem. I teraz tak, gdzie ja mogę iść? Co ja mogę robić? Skała Kartaga, aha, to tam wyjście na powierzchnię. Normalnie tutaj możemy iść, no nie? Czy jeszcze gdzieś możemy iść? No nie chciałbym tutaj czegoś przegapić. Patrzcie, tam jakbym... Nie, no, tam się chyba nie da rady wbić, co? No zaraz. Chociaż nie, to się jakoś pewnie połączy z tym miejscem, z którego przyszedłem. No wiecie, teraz się będę pewnie tak przesadnie aż rozglądał. Umiejętność akrobatyka wzrosła do 62, super. Przesadnie rozglądał, skoro mi powiedzieliście, że te dwa artefakty gdzieś tutaj są, ale... Ale nie, no bez przesady, chociaż... Nie, tam raczej nie ma przejścia. Zawalone wszystko jest. No dobra, możemy iść tylko tutaj. O, ktoś tam jest. Ktoś tam już widzę jest. Mamy jakieś te zwoje ze strzelaniem, znaczy nie będę w niego od razu na pałę strzelał, ale jakby do nas biegł albo coś krzyczał. Wiecie, że ja lubię strzelać różnymi zaklęciami. Tchnienie, o, paraliż jest. O, to jest fajne, obrażenie od mrozu, jakieś na cel, coś, możemy strzelać. Możemy zwinność obniżać na cel. Chyba mnie... O, widzicie, już coś krzyczy. Ciekawe, czy ja w niego trafię z tej odległości. Jakby wylosowało 65 punktów obrażeń, chociaż pewnie nie wylosuje, to nawet nieźle by było. Patrzcie. Bum. Patrzcie, prawie zginął, tam troszeczkę zabrakło, nie?
A, dobra, już nie będę kolejnego zwoju na niego szukał, żeby go zabić z odległości. No, szkoda mi ładunku z drugiej strony tej broni naszej, ale dobra. To był, proszę ja was, śniący. Duże zwiniątko spaczonego mięsa, żelazna maczuga, czyli taki lód charakterystyczny dla śniących, no nie? Świeczki mają tutaj, się palą, okej. Okay. I mam tutaj szukać artefaktów, jeja. Dobra, będę się rozglądał tutaj na górze też. No ta, lewo, prawo, prosto. No pójdziemy w lewo, tak standardowo, co? Chociaż tutaj jakby tak było taki osobny obszar, więc... Tak, tutaj możemy od razu to sobie zbadać, zobaczcie. Tutaj ktoś leży, może będzie miał ten pierwszy artefakt, chociaż wątpię, żeby taki na wyciągnięcie ręki był na starcie, no ale kto wie. Kto wie. Martwy podróżnik. Bojowy topór nieprzyjaciela. Czy to jest artefakt? Czy to jest artefakt? Wartość 9000, no... No, taka przyzwoita, no. Były droższe artefakty, ale... Zaklęty topór bojowy... Przez 60 sekund i tarcza ognia, 3-punktowa przez 10 sekund. No to nie są jakieś super cechy, nie? Dwuręczny, obrażenia przy uderzeniu do 36. No nie wiem, czy to jest artefakt, no ale wezmę to. No powiedzcie mi, czy to jest ten artefakt, o którym mówiliście. Ciężki jest nawet, 30 kamieni waży, no ale z udźwigiem nie mamy na razie problemów, więc okej. Okay. Amatorska sonda, amatorski wytrych, jakiś taki złodziejaszek. Chociaż złodziejaszek to się cicho powinien poruszać, a nie chodzić w dwemerowych, zardzewiałych butach tutaj, nie? Więc raczej nie złodziejaszek. No dobra, no to tutaj chyba nic więcej takiego nie będzie. Jeszcze patrzę do góry. A czy ten topór może być artefaktem? Nie wiem. Chociaż ma taką jakby... No można by rzec unikalną nazwę, chociaż ja wiem. Gdzie on był? Jeszcze raz go zobaczę. Bojowy topór. Nieprzyjaciela. Bojowy topór to jest taka charakterystyczna nazwa dla białego przedmiotu. Nieprzyjaciela to może być jakiś przyrostek charakterystyczny dla tych dwóch magicznych cech, powiedzmy, nie? To chyba nie jest artefakt. Nie wiem. Dobra, w każdym razie tamten obszar obadaliśmy, pójdziemy sobie tutaj, pomału. Tutaj. Może nam się to połączy z tamtą stroną, ale to musielibyśmy naprawdę duży obszar tutaj obadać po drodze. Zatoczyć takie gigantyczne kółko. O, w tego sobie strzelimy czymś. Nie żeby to był jakiś super trudny przeciwnik, bo pewnie mam go na hita z naszego miecza, ale ja tak lubię strzelać. Oślepienie, takie wystraszenie to nie bardzo. Piąta bariera, ognie piekielne, no może bez przesady. A, ciekawe, czy kontrolę mógłbym nad nim przejąć. A tak sobie strzelimy z tego, a co tam. Humanoida, humanoid, istota, no to jest. Albo humanoid, albo istota, no niewątpliwie. Patrzcie. Tylko, że na jaki czas to było? Przez 30 sekund. Istota 20 poziomu, no chyba jest 20 poziomu, co? Patrzcie. Mamy go. Chyba. Patrzcie, popielny niewolnik. Mogę z nim pogadać? Krzesła, stoły. Wszystko pomieszane. Słyszymy słowa i musimy je wypowiadać. Bierzemy je i układamy. Ale wciąż nie chcą zamilknąć. A pamiętacie, były takie obszary, gdzie właśnie kręcili się ci lunatycy, śniący. I tam były meble jakby układane w takie piramidki. I ogólnie te meble porozrzucane, jakieś ułożone na... Znaczy, tworzyły takie różne dziwne struktury, no nie? I oni się okazuje, słyszą jakieś takie głosy, mają te meble układać w dziwne stosy. Ale niewiele im to pomaga, cały czas te głosy słyszą, zobaczcie. Zagadałem z popielnym niewolnikiem sobie. 30 sekund, mamy go pod kontrolą, później zdrajca mnie zaatakuje, pewnie mnie walnie w plecy, no nie? Czy ja czegoś nie ominąłem? Chyba nie, dobra, załatwimy.
Może jakieś krzesło ma przy sobie. No nie. No dobra, to teraz tak, no to jest przejście dalej, tam... Skażony szpik to się nazywa tutaj. Skażony szpik, no brzmi groźnie. Wiecie co, a może pójdźmy jeszcze, tak na szybko, w tamten korytarz drugi. Może tam będzie jakiś ślepy zaułek i zanim będziemy zmieniać obszar, to byśmy go sobie dokładnie obadali. No chyba, że to nie będzie osobny obszar. Znaczy ślepy zaułek. Tylko też wejście gdzieś tam jeszcze niżej. Ale sprawdźmy. Bez względu na to, co teraz tutaj będzie, to sobie po prostu tędy pójdziemy. A tam to sprawdzimy potem. Mam nadzieję, że ten artefakt nie będzie leżał gdzieś na skale. Także jego piksel tylko będzie widoczny. O! Tu jest śniący kolejny. Najgorsze jest to, że oni nie mają mebli tutaj i nie mogą ich sobie układać. Ej, ale on mnie nie atakuje jakoś specjalnie. No to wiecie co? To ja go może nie będę zabijał. Niech on sobie tu chodzi. Ja mogę z nim zagadać? Mogę. Gdzie jesteś, panie? Nie słyszymy cię. Przemów do nas, błagamy. A, czyli ten nie słyszy tych głosów, które nakazują mu układać meble, może. Czyli ten jest dziwny jakiś. A, no są drzwi prowadzące... Prowadzące gdzie indziej. Myślałem, że mnie zaatakował. No dobra, to sobie pójdziemy tutaj. Zobaczymy. A może to jest też ten obszar? Nie, to jest grzbiet marowaka jakiegoś, ale... Słyszycie? To jest... Czy to jest dźwięk charakterystyczny dla walki? Nie, ten jakby jakiś... Jakby mnie jednak próbował zaatakować, tylko... Nie wiem. Dobra, zostawmy go w spokoju. Idziemy tutaj, zobaczmy co to będzie. Grzbiet marowaka. Kim był marowak? Szkielet? No ten to na pewno mnie zaatakuje. Ua! A tronach ognia. Zginął. Nie musiałem marnować jeszcze jednego ładunku. A tego nie można zatruć? Czy ładunków już nie mam? A nie, cel odparł magiczne zaklęcie. Był napis, widzieliście? Szkielety jakieś takie odporne na magię się okazuje. Przynajmniej te tutaj. A tronach ognia. Ja takie sole różne to zbieram, to ciężkie nie jest. Później wpadamy do jakiegoś alchemika i masowo to sprzedajemy, nie? Dobra, pomału, bo te artefakty tu niby są, tak? Gdzieś. Jeśli pójdziemy w lewo... Zaraz, szliśmy w prawo... Znaczy, wiecie co? Może... Dobra. Chodzi mi o to, że może trafimy na ten obszar, który tam zostawiłem, no nie? Z tyłu. O. Więc może nie pójdziemy prosto na pewno. Popielny ghoul. Może się będę leczyć. Zaraz. O, tutaj mamy naszą super tarczę leczącą. Pójdziemy w... Chociaż tam są drzwi. Nie no, pójdźmy w prawo może. Pójdźmy w prawo. O, widzicie, tu jest taki ślepy zaułek? Będziemy to mieli z głowy, ale wciąż mam wrażenie, że te jaskinie to będą gigantyczne. Ja pewnie coś ominę i ominę oczywiście ten artefakt. Czy tam dwa artefakty, jeżeli się okaże, że to, co wziąłem, to jednak artefaktem nie jest. No dobra, no dobra, to pójdźmy. Wiecie co, bo to mogą być drzwi takie nie do zmiany lokacji. Tylko po prostu otworzymy, przejdziemy sobie dalej. Dalej w tym grzbiecie marowaka, o to mi chodzi. A nie, jest ten skażony szpik, czyli dobra, czyli to, co widzieliśmy poprzednio, fajnie, to nam się te obszary pozamykają jakby. Zatoczymy kółko. To będzie dobre. Oho. Ten śniący, czy kto to był, mnie atakuje. Był śniący, czy jak on się zwał? Jak on się wolno... przewraca. Nie, to popielny zombie jest. Popielna sól, ćwiekowana maczuga. A nawet ładnie mnie klepnął, co? Dobra, muzyczka na spokojnie już. O, tam coś jest, widzicie? Może tam będzie artefakt. Bo to można było przegapić już faktycznie, to miejsce. Tam będę musiał wzlecieć, ale spokojnie, to ja się tutaj zaraz wrócę. Pójdźmy sobie jeszcze tutaj. Zobaczymy, czy trafimy na drzwi, które prowadzą do tego korytarza, którym na początku szliśmy.
wykorzystuję te trucizny, nie? Znaczy przynajmniej staram się. Czy ja tu coś ominąłem? Znaczy, o widzicie, nie, to jest taki osobny obszar. To nie będzie korytarz, więc możemy od razu to sprawdzić, wiecie? Tam jeszcze coś może być, to trzeba będzie wzlecieć wszędzie. Te artefakty tam mogą faktycznie być, o których mi pisaliście. Ale najpierw tutaj. No, a może tu można wejść, po prostu wskoczyć jakoś? Już nie wydaje mi się. Dobra, uwaga, lewitacja. Nie, tutaj... A nie, jest, martwy podróżnik, patrzcie. Żelazny brzeszczot jadu, no ale nie, to na pewno nie jest artefakt. To po prostu dwuręczny mieczyk zadający obrażenia od trucizny, nic wielkiego. Kiedy ze skóry neta, mistrzowska sonda, no mistrzowską, bo chociaż mamy tych sond, ile my mamy tych sond? No nie, no wezmę, wykorzystania 22, możemy wziąć. Profesjonalny wytrych, mistrzowski wytrych, profesjonalny, no mamy dwa mistrzowskie, jeszcze dużo ładunków. A my, tu jeszcze mamy sondy. Mistrzowskie, 24, 24, 24, 22, nie, no dużo mamy tych sond. Zostawmy to. To. Okej. Okay. No ale podróżnik tu, zobaczcie, jest. Wiecie co, może jeszcze wykorzystam to latanie i dam radę szybko sprawdzić... O, tutaj, tutaj. Ale nie, tu nic nie ma. Może jeszcze coś tu było gdzieś? Póki lewituję. Nope. Chyba nie. Tutaj niby coś, ale... Nie, tutaj nie. Dobra, bo już mi się w głowie zakręciło od tego obracania się. Gdzie ja jestem? Tutaj mam iść, tak? No, szukamy tych artefaktów dalej. Ta. Tutaj prosto, tam jest jakiś... Co to jest? Postrach klanów? Nie, to jest... Nie wiem, zaraz go... O, tu jeszcze... Tego trzeba szybko załatwić, on jest groźny. Nie wiem, czy on tu będzie szedł. Bo jak na lunatyka przystało, to on może taki troszkę niemrawy być, no nie? Wolałbym poczekać na tego... No to jest chyba postrach klanów, nie? Ja rzeczywiście przesadzam, mogę zaszarżować tutaj. Mana to im się raczej nie skończy. Lunatyk to, z tego co pamiętam, to on potężne obrażenia z bliska może zadać, nie? Że szybko go musimy... O, zobaczcie, jak mnie klepnął. A, nawet na tym najwyższym poziomie trudności to tutaj trzeba korzystać z leczenia, się okazuje. O, mamy adrenalinę jakby, co? Bardzo dawno nie używałem tej adrenaliny, no nie? Może jak znajdziemy tego... całego Dagod Garesa, to sobie odpalimy adrenalinę, rzucimy się na niego i go zgarniemy na hita czy dwa. I automatycznie będziemy bezpieczni chyba przy tej adrenalinie. Co tam się działo? Siła rosła na pewno, szybkość ataku... Nie, szybkość ataku, bez sensu. Co ta adrenalina w ogóle dawała? Adrenalina. Zwiększa zwinność, siłę, szybkość, wytrzymałość i premia do zdrowia. No ta, takie ofensywno-defensywne. Jakby co, to mam to pod prawym przyciskiem. Teraz. Tam jest przejście dalej. O, zobaczmy, to może będzie prowadzić do tego korytarza, którym przemieszczaliśmy się na początku. Szczątki świętego, chyba tak. Patrzcie, połączyło się nam ładnie. Połączyło się, czyli dobra, to jest pod kontrolą. Na razie chyba... Chyba jest ok, jeżeli chodzi o kontrolowanie tego wszystkiego. Pójdźmy sobie prosto. No to tam gdzieś się dalej idzie. Dobra, sprawdźmy tutaj. Tu może być taki osobny obszar, ślepy zaułek, i tak jest. I tak jest. Palenisko. Palenisko całkiem blisko. I chyba nic tutaj więcej nie ma, dobra. Czyli tu. Tu? Tu. Okej. Baza szóstego rodu.
Ciągle mam wrażenie, że ja jednak ominę jakiś artefakt, no. Coś... Taki poważniejszy obszar już tam jest. Może tutaj gdzieś jest ten Dagod Dares, czy jak on się tam zwał. No to na pewno nie on. No dobra, z tymi sobie bez problemu poradzimy. Łopanie. Dobra. Przedmiot nie posiada ładunku. To nic. A i słońce mi tutaj zaczyna świecić przez okno. Zakleiłem sobie to okno takim papierem pakowym, ale chyba powinienem go na dwa razy złożyć, bo i tak się prześwituje tutaj to światło słoneczne. Zwłaszcza, że lato się zbliża i będzie coraz bardziej to słońce intensywne pewnie. No dobra. Nic nie ominąłem? Żadnego artefaktu? Chyba nie, no dobra, idziemy tędy. Aha! Znaczy tak, jeszcze na pewno na tym poprzednim obszarze był ten, znaczy jest ten skażony szpik i to poprzednie jeszcze, no nie? Może to będzie? Tam jeszcze chyba mieliśmy jakąś taką drogę. O, grzbiet Marowaka, no to właśnie o tym mówię. Ojejku, ale... Właśnie o tym mówiłem, że przyszliśmy tędy, poszliśmy tu, zatoczyliśmy jakieś takie kółko, wyszliśmy tu i teraz to nam się wszystko powinno połączyć. Czyli w takim razie, poza tym przejściem, do którego w końcu dojdziemy, już wszystko inne obadałem, nie? Znaczy, poza tym przejściem już niczego innego nieodkrytego nie ma, o tak. Przynajmniej tak mi się wydaje, nic tam więcej nie ominąłem. Czyli jest wszystko pod kontrolą cały czas, ale znowu się tutaj te drogi rozwidlają. Tutaj mamy drzwi. Znaczy, chciałbym na pewno zamknąć ten obszar, czyli pójdziemy sobie tędy. No nie? Bo to najprawdopodobniej się w końcu połączy. Tam jeszcze nie, tu pójdziemy. No, tu mają takie mini obozowisko. Czyli już wiemy tak mniej więcej, jakie istoty wchodzą w skład tego całego szóstego rodu. O, tu jest bohater, może ma artefakt, co? Znaczy chyba bohater. Martwy podróżnik, no. No. Zabójcze ostrze jadu, no to na pewno nie jest artefakt. Sztuka złota. No nie, no to nie. Chyba, że obok niego coś tu leży, ale nie. Może by się okazało, że jakbym zwłoki usunął, to pod nim na przykład leży jakiś super artefakt, którego jeszcze nikt nigdy nie znalazł w Morrowindzie, bo nikomu nie przyszło do głowy, żeby zwłoki takiego martwego podróżnika usuwać, nie? Dobra. No to tędy mogę iść. Idziemy. O. Dobra, tutaj... Tak staram się patrzeć, podskakiwać, bo może coś na tych kamulcach leżeć niby, nie? Normalnie, gdybyście mi o tych artefaktach nie powiedzieli, to ja bym aż tak uważnie tego nie obchodził. Znaczy, obchodził to może tak, ale bym się tak uważnie nie rozglądał. Zarażony spaczeniem. O kurde, mam nadzieję, że nie ja. Że się nie zaraziłem. Chociaż tutaj było coś takiego chyba z tym wątkiem głównym, że tak czy siak się tym spaczeniem zarazimy. Możliwe nawet, że tutaj gdzieś. Po prostu zgodnie z fabułą tak będzie musiało być. O, zatoczyliśmy kółko w tym momencie. I bardzo dobrze. Dobra, pójdźmy sobie teraz tu. I tylko musimy pamiętać, że jeszcze tu możemy iść. Aha, tu jest, zobaczcie, taki ślepy zaułek. Umiejętność atletyka wzrosła do 84.
4 na 10 do kolejnego poziomu. Ej, wiecie co? Czyli niezamierzenie, oczywiście, nieświadomie. Obszedłem wszystko, nie znajdując tego Garota Daresa, czy jak on się zwał? Dagota Garesa, który musi być gdzieś w tamtym kierunku. Obeszliśmy wszystko i teraz idziemy chyba prosto do niego, chyba że jeszcze kolejne rozwidlenia będą i te jaskinie będą się ciągnąć dalej i dalej i dalej. No zobaczmy. W każdym razie chyba nic nie ominąłem. Jeżeli chodzi o korytarze przynajmniej. Bo jeśli chodzi o przedmioty, to nie wiem. Ale lubię takie właśnie klimatyczne jaskinie. Znaczy klimatyczne w sensie, że wiem, że coś gdzieś tu jest, no nie? Coś gdzieś tu jest, i, no bo jeżeli chodzi o klimat samej lokacji, to tutaj nic specjalnego nie ma. Nie pojawiły się jakieś interesujące szczegóły. Ej, ale tu też jest ślepy zaułek. Ja coś ominąłem jednak. Kurde, no i teraz weź... A nie, czekajcie, były gdzieś drzwi. Drzwi jeszcze były przecież. Były drzwi gdzieś... Zaraz, jak to było? Tam były drzwi chyba, nie? Tu były, no przecież. Po prostu na mapce nie oznaczyły się. Były na pewno. Luzik, zaraz to wszystko ogarniemy. Huch. Już się wystraszyłem, że... Kurde... Ominąłem jakąś dziurę w suficie wąską albo coś, gdzie trzeba było wzlecieć i tam siedzi ten Dagot Gares, czy jak on się zwie? Dagot Gares, no. Tu! Nie. Kurde, gdzie były te drzwi? Nie no, myślałem, że tu były, ale... Kurde, były gdzieś jeszcze drzwi na pewno. Nie, czy tu były? Tutaj w prawo, zaraz. Spokojnie. Najważniejsze, żeby nie wpadać w panikę w Morrowindzie. Tu, no tu są, no. Dobra. Co to jest? Czarne serce. Wchodzimy. Wow. No dobra. Taka czerwona poświata od tych świec wszystkich. Idziemy. Co to było? To takie bdym, takie... Jakby na mnie jakieś zaklęcie rzucił, tam ktoś chodzi. Chyba kościej to był, bo tak charakterystycznie sunął po ziemi, czy tam nad ziemią. Tak jeszcze się wracam, żeby się upewnić, czy na pewno czegoś nie omijam, ale chyba nie. Możemy iść tylko tu. Wydaje mi się, że tam kościej sobie lewitował. O, panie. No dobra, tutaj najpierw. Tak, kościej tam. No, to jest taki większy obszar. Dobra, załatwmy ich tutaj. Nie będę czekał, aż mnie zaatakują. Znaczy, nie wiem, czy te zwłoki sprawdzać. Raczej mają taki charakterystyczny ten lód. Standardowy. Wątpię, żeby ten poszukiwany przeze mnie artefakt był w zwłokach jakiegoś popielnego niewolnika, no. Dobra, pójdźmy tutaj, zatoczymy kółko pewnie. Tak. Tak, sprawdzam, no ten artefakt gdzieś, tak? Nie wiem. Tak, tutaj zataczamy kółko. Takie małe. Możemy iść tylko tu, mam rację? Oho, Dremora? Czy książę? Klepiemy go. Tarcza do 72 punktów już tam wzrosła. Umiejętność, super. Tremora zwykła. Ebonowy krótki miecz. Nic strasznego to nie było. No i ekwipunek też jakiś za dobry nie jest tutaj. Tutaj ślepy zaułek. Co to? Gdzie to?
kto to był? A nie, nie ślepy zaułek. Tutaj ktoś jeszcze jest. Ale ogólnie ślepy zaułek będzie. Tutaj też pewnie. No dobra, obszukajmy to dokładnie. U góry, na dole. O, potępienie będzie. Taki obszar. Już widać na mapce. Zaraz, gdzie tutaj? Tutaj. I tutaj. No mam wrażenie, że zbliżamy się do tego całego bossa. Przydałoby się tutaj pewnie... Tylko fajnie, żeby to miało niski koszt. Wiecie, wykrycie zaklętych przedmiotów, czy coś takiego, to bym nie musiał... to bym nie musiał się tak rozglądać uważnie. Po prostu byśmy kawałek przeszli, odpalili to zaklęcie, jakby gdzieś ten artefakt sobie leżał w jakimś super ukrytym miejscu, to byśmy go po prostu mieli zaznaczonego krzyżykiem na mapie, no nie? Tylko mówię, to by musiał być jakiś niski koszt, bo te jaskinie są na tyle duże, że spamować takim zaklęciem to jakoś się nie widzi przy wysokim koszcie, nie? Okej, zobaczmy tutaj. Inunibi, potępienie. Okej, wchodzimy. Kurde, pewnie odcinek normalnie by trzeba było niedługo kończyć, no ale musimy to obejść, nie? No to nie ma żartów. Zginie? Ach, nie zginął. Buf. Dobra. Potępienie. Jeszcze większa akrobatyka by się przydała, to bym wskakiwał na te kamienie po prostu. Sobie. O, kolejne rozwidlenie. Nie, to jest postrach klanów, nie? To jest postrach klanów, a tamten... z którym wtedy walczyliśmy, to chyba żarłacz był. Ojejku, żarłacz mi się pomylił z postrachem klanu. No mniejsza z tym. Mamy serce Dedry. Tutaj całe szczęście ślepy zaułek. Chyba, że teraz patrzcie uważnie. Bo wiecie, czasami są u góry gdzieś takie osobne korytarze, które słabo widać, bo wszystko ma tutaj taki jednolity kolor, jednolitą barwę. Dopiero jak się przemieszczamy, to widzimy, że faktycznie tam coś, jakiś korytarz jest na wysokości. Dobra, się może uleczę, co? Kurde, ta tarcza naprawdę dużo leczy, jeżeli chodzi o punkty zdrowia, ale procentowo to już nie za dużo, bo mamy bardzo dużo punktów zdrowia sami z siebie, nie? Kurde, tak robię ten wątek poboczny i ciągle dostaję masę różnych kartek z informacjami dla Kajusa Kosadesa i Kajus Kosades tych kartek nie zabiera, tylko zostawia nam. Żebyśmy sobie mogli je czytać, tak? Zaraz, gdzie ja byłem? Już się pogubiłem. Tutaj jest ślepy zaułek. Chyba. Tutaj byłem? Nie, tam nie byłem. Zgubiłem się. Tutaj idziemy. Tutaj. Chociaż... Dobra, idźmy tutaj. Kolejne rozwidlenia. Jajku, się wystraszyłem normalnie. Dobra, to... Aha, tutaj się nam połączy. To najpierw idziemy w prawo. No powiedzmy, że się połączy. Nie połączy się, czyli wrócimy się, sprawdzimy ten obszar jeszcze. Musimy wszystko tutaj ładnie... Dagut Gares! To on? Szósty ród, wita cię, lordzie Nerevarze. A może Procyon, bo takiego używasz imienia.
Jestem Dagoth Garec. Prowadzę chram Ilunibi i jestem pasterzem sług szóstego rodu. Mój władca Dagoth Ur uprzedził mnie o twym przybyciu. Szkoda, że tym razem przybywasz, by zdradzić łaskawość pana, nie zaś by ją uhonorować. Nazwał mnie Lordem Nerevarem. No, to może to będzie dowód, że to jednak ja jestem tym Nerevarejczykiem, co? Kurde. Pogadajmy z nim troszkę. Co on nam może powiedzieć o szóstym rodzie? Szósty ród nie zginął, tylko pozostawał w uśpieniu. Teraz budzi się, by ze swym panem Dagoth Urem wyzwolić Morrowind spod jarzma najeźdźców i fałszywych bogów. Gdy kraj zostanie oczyszczony z kłamliwych przyjaciół i chciwych złodziei, dzieci Velota odbudują oazę piękną na popielnych pustkowiach. Ojejku, to takie poważne plany mają. Chram Ilunibi. Chram Ilunibi to mała, zaciszna kryjówka, gdzie gromadzą się słudzy szóstego rodu, aby medytować i rosnąć w siłę dzięki naukom Lorda Dagotha. Dzielimy się tutaj sakramentami ciała i krwi i śnimy sny o naszym władcy. Ta i podobne niewielkie kaplice ukryte są przed wścibskimi spojrzeniami na całym kontynencie. Jednak Czerwona Góra jest miejscem, gdzie leżą największe kaplice sług szóstego rodu, ukryte w cytadelach naszego pana i jego bliskiego krewniaka. Biegnie do mnie, strzela, ale normalnie rozmawia. To mi przypomina motywy z anime. Jakaś tam walka, coś tam, kule, ognia, wszystko, ale muszą pogadać zawsze, opowiedzieć sobie o przeszłości, no nie, tego, tamtego. Taki tu jest właśnie motyw. No, co jeszcze? Dagoth Ur. Ale wiecie co? Wszystko mi mówi, jak w anime, jak na anime, ponieważ jest pewien, że i tak mnie zabije, czyli ja tej wiedzy nie wyniosę stąd. Podobnie jak zawsze myślą na anime, dlatego wszystko sobie mówią. Dagoth Ur to przebudzony pan szóstego rodu, przed którym ugną się fałszywi bogowie, a przybysze pierzchną z naszych ziem. On przywróci Morrowind jej dawną chwałę. Lord Dagoth wzywa cię na Czerwoną Górę. W imię przyjaźni, która was łączyła, gotów jest wysłuchać cię i obdarzyć radą i potęgą. Droga na Czerwoną Górę jest długa i niebezpieczna, ale znajdziesz tam mądrość wiernego przyjaciela i siłę wystarczającą, by przywrócić światu właściwy porządek. A, to jednak jak na razie to nie do końca chce mnie zabić. On próbuje mnie przekonać, jakby, żebyśmy przeszli chyba na ich stronę, co? No zaraz, zobaczmy jeszcze, co tutaj było. Łaskawość pana. Lord Dagoth nakazał mi przekazać ci następujące słowa. Niegdyś byliśmy przyjaciółmi i braćmi, Lordzie Nerevar. Tak w pokoju, jak i wojnie. Czerwona Góra pamięta jednak, jak zaatakowałeś mnie w jej wnętrzu, gdy chroniłem skarb zgodnie z daną ci przysięgą. Jednak przez wzgląd na naszą dawną przyjaźń jestem gotów ci wybaczyć i nadać wysokie stanowisko w mojej służbie. Mój pani władca, Lord Dagoth, kazał przekazać, że Czerwona Góra stoi przed tobą otworem. W zamian za waszą dawną honorową przyjaźń gotów jest on dać ci władzę i sprawić, aby twoja rada ponownie nabrała znaczenia, pod warunkiem, że ponownie przysięgniecie sobie wierność. Ja nie jestem Lordem Dagoth, jednak też mam ci coś do powiedzenia. Czy przybywasz tu z bronią, aby mnie zniszczyć? Czy też odłożysz ją i przyjmiesz moją przyjaźń? O panie. To taka poważniejsza decyzja, ale zauważcie, że nie ma wyboru, co mamy zrobić. Znaczy, że co, że system by zareagował, jakbym broń schował, czy coś takiego? Znaczy, no ja go i tak zabiję, no bo takie mamy zadanie konkretnie, a tego całego mrocznego władcę i tak pewnie będziemy musieli ubić, także nie ma w ogóle o czym mówić. Jeszcze mamy jakieś opcje tutaj do pogadania? Z Dagoth Garecem? Czy to wszystko? Chram, Dagoth, szósty ród, łaskawość pana, coś się nowego pojawiło? Słudzy szóstego rodu. Wybacz nam to niegrzeczne powitanie. Każdy, kto nie zadeklaruje się jako nasz towarzysz, to nasz nieprzyjaciel. Nawiedzani i lunatycy to świeży narybek rodu Dagoth, pozbawiony mocy naszego pana i władcy. Jego dzieci spoczywają jednak głęboko w jego tajemnicach, a ich ciała rosną, aby pomieścić jego chwałę i móc uczestniczyć w ucztach naszego pana.
My jesteśmy najmniej znaczącymi spośród jego sług. Jego łask dostępuje w znacznie większym stopniu każdy popielny poeta, lunatyk czy popielny wampir. Nasz nieprzyjaciel. Lord Dagod zdecydowanie wolałby cię mieć za przyjaciela niż za wroga. Dopóki jednak przed nim się nie ukorzysz, słudzy z szóstego rodu będą cię traktować jako nieprzyjaciela i próbować zniszczyć. Jeśli chcesz polepszyć swoje stosunki z nami, to musisz złożyć hołd Lordowi Dagotowi w jego cytadeli, którą kryje Czerwona Góra. A czy go zabijemy, czy nie, to i tak pewnie będziemy mieli taką możliwość, skoro oni są niby takimi pomniejszymi jego sługusami. Dobra. Zobaczmy, czy on mnie nadal będzie atakował. No stanowczo, no to nie ma co tutaj się zastanawiać. Wiecie co, skorzystajmy z tej adrenaliny, co? Tak sobie po prostu. O, panie! To jest ten straszny Lord Dagod, tak? Ostatnim wysiłkiem Dagod Gares uśmiecha się i przeklina cię. Tak, jak przepowiada mój pan, przyjdziesz do niego w jego ciele i z jego ciała. Dagod Gares, amulet szóstego rodu, to kiedyś zbieraliśmy, sprzedawaliśmy, to jest drogie, nawet weźmy to sobie. Wiadomość od Dagod Ura. Lord Nerevar Indoril, Hai Sedainia, bracie mój, panie i towarzyszu. Pomnij, że onegdaj byliśmy przyjaciółmi i braćmi, lordzie Nerevarze, w czasie wojny i pokoju jednako. Żaden rycerz nie służył ci nigdy lepiej i większych dowodów nie złożył oddania. Wiele z tego, co uczyniłem, działo się na twoje polecenie, na czym często cierpiałem ja sam i mój honor. A przecież pod Czerwoną Górą powaliłeś mnie, gdy strzegłem skarbu, którego sam pod przysięgą kazał mi bronić. Okrutny był to cios i bolesna zdrada, paść z twojej ręki jak ostatni zdrajca. Mimo to, pomny na naszą dawną przyjaźń, gotów jestem przebaczyć ci i wynieść cię wysoko w szeregach moich pomocników. Szósty ród nie zginął, ale spał jeno. Teraz budzimy się z tego długiego snu, by oswobodzić Morrowind z rąk obcych władyków i bluźnierczych kłamców. Gdy siedlisko zarazy zostanie już oczyszczone z fałszywych przyjaciół i chciwych złodziei, dzieci Velota przywrócą mu dawny blask i znów nazwą je domem. Odwiedź mnie na Czerwonej Górze, druhu serdeczny. Zaklinam cię na przyjaźń i honor, które były niegdyś naszym udziałem. Przyjmij moją propozycję, a służył ci będę radą i pomocą. Ścieżka prowadząca na Czerwoną Górę jest długa i pełna niebezpieczeństw, ale jeśliś godzien, znajdziesz tu mądrość zaufanego przyjaciela i wystarczającą potęgę, by przywrócić właściwy porządek świata. Na zawsze twój oddany przyjaciel, Lord Warren Dagod, Dagod Ur. O, panie. Ciekawe, co na to Caius Cossades, nie? Jeżeli mu o tym opowiemy. Pewnie się wystraszy, będzie myślał, kurde, może jednak będzie chciał przyjąć propozycję Dagod Ura. I co? Spaczenie, tak? Jednak. O, panie, spaczenie. Obniżenie współczynnika. Inteligencja, siła woli, osobowość, szybkość o jeden punkt tylko. Ale samo spaczenie jest no, dosyć nieprzyjemne. NPC nie będą chcieli z nami za bardzo gadać. Ale pamiętam, że coś takiego właśnie związanego z fabułą było, że my tak czy siak musieliśmy na to spaczenie zapaść. Pewnie właśnie Dagod Gares nam to rzucił, jak umierał. No musimy się tu jeszcze rozejrzeć, tak czy siak. O, tam coś jest, patrzcie. Jak tam przejść? Ninja to by się przecisnął, no nie, ale ja... Może tam po drugiej stronie jakoś za chwilę będziemy. No tutaj był ten cały Dagod Gares, może tu jest artefakt, co? O! Srebrna laska, to nie. Zwój żywiołu w mrozu na cel możemy wziąć. Sobie strzelimy w coś. Klasyczna mikstura światła, uczniowski młotek płatnerski, zepsuta mikstura powolnego padania. O właśnie, moglibyśmy się zreperować. Co jejku, jaki to będzie długi odcinek. A to moglibyśmy się w sumie tym młotkiem zreperować i odłożymy go potem. Jak jeszcze coś z niego zostanie. Chociaż chyba z niego nic nie zostanie.
No. Ale podreperujmy się jednak. Tarczy. O, zużyłem wszystkie młotki, really? Trzeba będzie zaopatrzyć się w młotki płatnerskie. No dobra, a co to? A, powolne opadanie. Słuchajcie, no ja nie wiem, gdzie są te artefakty, o których wy mi mówiliście, no. Znaczy, no mogę założyć, że ten topór, który znalazłem, był jednym z nich w takim układzie. Dzwony. Są dzwony. Dzwony szóstego rodu pewnie. Może tutaj jest artefakt gdzieś. Szklane buty. Żelazna pawęż. Amulet szóstego rodu, no weźmy. Żelazne tanto, zwykły pas, jakieś tam kościane coś, koszula, zwykły amulet. Aż tak dokładnie nie będę przeszukiwał, żeby sprawdzać pod koszulą, czy coś nie leży. No bez przesady chyba. Ja nie wiem, gdzie te artefakty są, no sorry, no. Możemy zrobić tak, jeśli wam bardzo zależy na tych artefaktach, oczywiście ja jeszcze te obszary tutaj dokładnie przeszukam, no może gdzieś go znajdę, ale jeśli nie znajdę, a bardzo wam będzie zależało na tym, żebym ja jednak je znalazł, no to po prostu mi powiedzcie, gdzie one są, no to w następnym odcinku pójdę po nie, no. Pójdę po nie, no. To tutaj jest jakieś przejście, no ale jak tam dojść? Przecież to się nie da tu przycisnąć. No się nie da, no. Musiałbym się na szczupaka jakoś wśliznąć, ale... Jak się te broń chowa? Po prostu utknę w teksturze jeszcze i się wtedy dopiero będzie... Nie no, zaraz. Może gdzieś tutaj można jednak wzlecieć do góry. No bo wzlecieć w dół się nie da, nie? Ale nie widzę. Czy tutaj jeszcze mogę iść? Nie pamiętam, czy tam byłem. Zaraz zobaczymy jeszcze. Dobra. Pomału. Na pewno tu mnie jeszcze nie było na końcu. Ale tu nic nie ma takiego, no. Może na tej skale, ale... Ale wątpię. Nie, tam nic nie będzie. Teraz tak. No tu byłem. Dwa artefakty. Really? No tam coś jest, no ale... Ale ja nie umiem, no. Ja się tutaj na pewno nie przycisnę. Tutaj po prostu dają do zrozumienia, że jest jeszcze jakiś obszar, tak? Na który się można w jakiś sposób pewnie dostać, ale... Ale jak? A słuchajcie, ja tak czy siak muszę tutaj ten odcinek już skończyć, bo przesadzam już ostro. Jeżeli wam bardzo zależy na tym artefakcie, żebym ja pokazał go widzom, żebym go miał, no to ja z tego obszaru jeszcze nie wychodzę, ok? Nie wychodzę. Możecie mi w komentarzach jakoś dać wskazówki, gdzie ten artefakt jest, zakładając, że to drugie to jednak też jest artefakt, chociaż no nie wiem. Taki słaby artefakt by to był, ale okej, może to jest artefakt. Możecie mi napisać, no to wtedy go przechwycę, no. Bo naprawdę go nie widzę tu nigdzie. Nie wiem. Jak chcecie, to piszcie w komentarzach, to ja przechwycę artefakt. Póki co, tutaj kończymy. Ja was żegnam. Trzymajcie się. Na razie.